Co to jest hata Yoga? Choć mówimy, że yoga jest jedna, w jej ramach są różne podejścia, które wykorzystują rozmaite, często podobne techniki. Typów jogi jest wiele: Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Laya Yoga, Mantra Yoga, Hatha Yoga. Można je porównać do dróg, które prowadzą na ten sam szczyt albo do rzek, które płyną do jednego jeziora. Tym jeziorem, czy tym szczytem jest jedność zamatki. O innych typach jogi będzie w jednym z kolejnych odcinków: teraz hatha yoga. Hata to jest joga, która zajmuje się ciałem. Ona zakłada, że aby dbać o ducha, należy zadbać o ciało. A więc chata to jest to, co znamy. Ze szkół jogi. Hata znaczy siła, ale jest jeszcze inna interpretacja. H znaczy słońce, a H księżyc. Słońce i księżyc połączenie przeciwności, harmonizowanie, zespolenie różnych jakości. Mówi się, że dzięki praktykom Hata jogi wypalamy ciało tak, jak wypala się gliniane naczynie. Dzban z palonej gliny jest, jak wiadomo, mocniejszy i sprawniej przenosi wodę. W ramach hatha Yogi mamy asany, czyli pozycję ciała, pranayame, czyli pracę z oddechem i krije, czyli procesy oczyszczające. Style jogi, z jakimi spotykamy się w szkołach Ashtanga, metoda Jęgara, Vinyasa, Vinyasa Krama itd., to wszystko zawiera się w pojęciu hatha jogi. Założeniem jest, że duch i ciało są ze sobą powiązane i że silne, sprawne ciało jest gwarancją kształtowania się mocnego ducha, a sprawny przepływ energii daje nam poczucie sprawczości. Asany działają na różnych poziomach. Mamy asany wzmacniające, działające na siłę, rozciągające i balansowe. Każdy z poziomów przekłada się na życie codzienne. W życiu również potrzebujemy siły, elastyczności i równowagi. Jeśli będziemy te jakości wypracowywać na macie, poza matą, one również zaczną się ujawniać. To najprostszy przykład, jak Fizyczność jest połączona z duchem. Oczyszczanie i oddech również mają znaczenie dla e, przepływu energii w ciele, wydajności. Więc najprościej. Hatha Yoga to jest ta yoga, która zajmuje się pracą z ciałem, a w jej ramach są różne style wykonywania asan.